Witajcie na kanale Secret Garage. Dziś pokażę Wam, jak wymienić filtry powietrza w motocyklu Yamaha XTZ750 Super Tenere. Zapraszam. Witajcie. W ramach przygotowań do sezonu, oprócz wymiany oleju, warto też sprawdzić filtr powietrza w motocyklu. Dziś pokażę Wam, jak wymienić go w Yamaha XTZ750 Super Tenere. Słuchajcie, żeby wymienić filtr powietrza w tym motocyklu, musimy troszeczkę się narozbierać, ponieważ sam filtr jest schowany pod bakiem. Tutaj poświecę, pokażę Wam, to jest właśnie filtr powietrza. Dokładnie ta część, to tutaj, to jest wlot filtra powietrza. Jeden jest z tej strony, drugi jest obok, są tutaj dwa. Żeby się tam dostać, musimy zdjąć bak, a z kolei, żeby zdjąć bak, najpierw zdejmujemy siedzenie. Zdejmujemy te boczne owiewki i potem już odkręcamy bak i będziemy mogli się dostać do filtru powietrza. Także zaczynam. Owiewki zdjęte, siedzenie tak samo. Pozostaje odkręcenie pięciu śrub. Jedną widać tutaj. Spróbuję ładnie oświetlić. O, jest to ta śruba. Jeśli się dobrze przyjrzycie, ona do ramki stelaża baku dochodzi. Mocuje stelaż baku do ramy motocykla. Z drugiej strony jest taka sama śrubka. To już są dwie. Trzecia jest tu od góry, o, tam ją widać. Ta śruba też trzyma ten stelaż, mocuje go do ramy. No i dwie są tutaj z tyłu baku. Zanim jednak to zrobimy, trzeba zakręcić kraniki. Tak jak tutaj. I zdjąć z nich ten przewód. Te przewody z jednego i z drugiego kranika. Zdejmujemy te przewody. Warto sobie naszykować jakąś śrubkę, na przykład M6. Ona powinna doskonale się sprawdzić jako koreczek, bo tam troszeczkę benzyny z tego pocieknie. No a jeśli zamkniecie kraniki, no to benzyna z baku nie wyleci. Także zdejmuję przewody. Odkręcam te 5 śrub i podnoszę bak. Fajnie jest to robić, jak bak nie jest pełny, bo będzie po prostu lżejszy. Przy zdejmowaniu baku nie zapomnijcie o tym, że te owiewki też tutaj tymi bolcami wchodzą do baku. Więc trzeba je albo zdjąć całkowicie, albo je po prostu wysunąć z tego baku, jeżeli się uda. U mnie się akurat udało to bez zdejmowania całkowicie tych owiewek. Co teraz? Teraz już wezmę lampę. Teraz już mamy dostęp do naszych filtrów. To jest jeden. To jest drugi. Także zostaje nam odkręcenie czterech śrubek. Przy jednym i czterech śrubek przy drugim i mamy do nich właściwie dostęp. Także teraz odkręcę te śrubki, wyjmiemy filtry i będzie właściwie tyle. Trzeba będzie włożyć nowe, skręcić wszystko z powrotem. Ok, kiedy mamy wyjęty stary filtr, to on oczywiście ląduje do kosza. W jego miejsce wkładamy sobie nowy. Który wygląda tak. Fajnie można porównać. Widać różnicę nieco w kolorze. Zdecydowaną różnicę w czystości. Mimo że to strona czysta, to co widzimy. Ja sobie na tym filtrze napiszę jeszcze aktualny przebieg. No zawsze robię notatki, ale
przy okazji, żeby mi się rzuciło w oczy w razie, jak będę coś robił, a zapomniałbym. O, taki mamy aktualny przebieg. Prawie 66 tysięcy. Znaczy już troszeczkę tenerka ze mną jest. No, teraz wkładamy go. Upewniamy się, że usiadł tu dobrze, że uszczelka prawidłowo przylega. Bierzemy te śrubki, które przed chwilą stąd wykręciliśmy. Przykręcamy go. Potem wymieniamy w ten sam sposób drugi filtr. Zakładamy bak. Składamy owiewki, składamy siedzenie. Czyli generalnie robimy wszystko to, co przed chwilą, tylko w odwrotnej kolejności. I tyle. Nie jest to zadanie trudne, wymaga tylko porozbierania dosyć wielu elementów. No cóż, motocykle to tak do się mają. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem Ci tym krótkim tutorialem. Jeżeli Ci się podobał, daj łapkę w górę. Jeżeli chcesz oglądać więcej takich treści, zapraszam do subskrybowania. Wtedy nie przegapisz, kiedy coś nowego wskoczy na kanał. Staram się publikować regularnie, raz w tygodniu. Dziękuję za dziś. No i do zobaczenia przy następnym filmiku.